Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Derivali, kolejny odcinek sezonu drugiego. Tak. Manewry. Dzisiaj będziemy wykonywać manewry. I już nawet mamy wzięte zlecenie na manewry. Mamy wyładować te wagony i je odstawić. A wagony znajdują się na D6i. My jesteśmy tu, a czyli wagony są na D. Tak, w tą stronę. Nie, wagony są tutaj. Jesteśmy tu, a tu jest D6. Czyli tor obok naszej lokomotywy, którą ostatnio nawiliśmy. Odpalamy. Właśnie, amulet ręczny. I ruszamy. Deszczyk pada. Trochę nieprzyjemne. Cyk, cyk. Cofamy po wagony do manewrów. Zamiast przejeżdżać, to można było zrobić manewry na tej pierwszej stacji. Na tyle miałem pieniążków i poczekać, aż będzie można sobie robić ukrotnione lokomotywy. No niestety zaczniemy podobnie jak w sezonie pierwszym, że najpierw ukrotnienia, a potem zabawa inne lokomotywy, bo to... Weź to tu połącz. I to jest CBX7M33 i na B1L najpierw trzeba podjechać. No to jedziemy. Do tyłu. Tam do tyłu to ja bym za daleko nie dojechał. Pojechać tutaj i będziemy się cofać.
dalej kropi, ale w sumie to nic na tej szybie nie widać. A jest zjazd na tory odstawcze. Nie marnujmy paliwa, bo to bez sensu. Mogłem z krótkofalówki to przestawić, a ja tu biegnę. Okej. Teraz robimy tak. T1L. W porządku. No. Widzicie, jak ładnie się udało. Wjeżdżamy na bocznicę. I hamujemy. Punkt wyładunku. To, że B1L wyładuj. Osuwnica jest. A tu widzicie, jest ten automat tutaj. Automat ładunkowy. Pociąg wyładowany w pełni. F714 jest jaki? 738. No dobrze, czyli najpierw na B3S. A pozwolę sobie w sumie pojechać dalej do tyłu. Włącz te wycieraczki. Cofamy.
Dobrze. Włączmy sobie światło z przodu. B3S i B2S. Tak, na pewno ten przełącznik tak w tunelu słychać. Ty mi tylko powiedz, co ja mam ci tu wcisnąć te wagony. To mam zostawić będzie F na B3S. Gdzie? Gdzie one mają tutaj się zmieścić? Nawet miejsca nie ma. A B3S jest tu. Nie podoba mi się już. Okay. To mi nie gra. Co, drodzy Państwo, zrobimy tak. Czemu to? Zrobimy te. Aż to jeszcze nie jest końcówka. Przebierz to. Łap. Cyk, cyk. Robimy tak. Skoro to miało taką siłę, żeby przepchać te wagony na hamulcu, to też będzie miało taką siłę, co by je ruszyć. No i też tak jest. Hamuj, bo to się może źle skończyć. To mi się tak nie za bardzo podoba, żeby to się źle skończyło. Się tutaj zmieścimy, no. W teorii powinniśmy. Dobra. No robimy tak. Czy teraz zaczęło padać, jakby miało nie być jutro. Ja akurat manewry mam robić. Ozuj, ozuj.
Czemu to nie chce jechać? Jest dobrze, to jest dobrze. Widzę, czemu to nie chce jechać. I to może być problem teraz. Drodzy Państwo, może być to problem. Proszę, zmieścicie się tylko, no. Dobrze. Idźmy tu i wypatrujmy. Na milimetry. Tak naprawdę na milimetr. Nawet chyba lokomotywa w nie lekko uderzyła. Dobrze, reszta wagonów przechodzi bez szwanku, więc jedziemy i to tam zostawmy. Te trzy wagony ostatnie. Teraz powinny się zmieścić. Pójdziemy sterować z tych ostatnich wagonów, tak jak już to kiedyś robiliśmy. Było lipy. Na B2S ma zostać tylko jeden wagon, to tyle, to sam sobie damy radę. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze misji pasażerskiej. No dobrze. Tak. I idziemy z tym na B3S. On luźni do tyłu. Dobrze, wystarczy. Na spychanie składu. Sztyrzejszty. Idź, wejdź. Ile tu się zmieściło? Raz, dwa, trzy. No, jeszcze kawałeczek i idziemy w domku. Dobra. Zostawiamy. Idealnie. Stawiamy CRF 692 i 621. 621, dobrze.
tutaj trzeba to rozprzęglić. Gdzie mieści? I teraz jeden wagon trzeba zostawić gdzie? B2S. Że ja z tego toru tam nie przyjadę. Muszę jechać strasznie daleko. O, B2S jest tutaj. No dobrze. Teraz mamy krótki skład, to... chociaż to jakoś damy radę zrobić. Sensu się cofać do tyłu, po czym jechać do przodu. Nie ma co. Teraz to idzie. Jako tak. A moi. To są próżne wagony. A jest gdzie? B2S? A było tam. A kojarzę, tu jest A. Zwolni. Zaraz nie wylądowali wy w tych wagonach. Dość... no żeś ty. Dobra. Super. A1L. B2S mi to tutaj zaliczy, no to... jest ostatni? Powiedz mi, że tak. Powiedz mi, że to jest ostatni. No oczywiście, że nie. No, muszę lecieć tu na sam koniec. Normalnie trudniejszych tych manewrów to chyba sobie wybrać nie mogłem. Tu jest w ogóle czas premiowy? 51 minut, a... chociaż tyle dobrego. To zahamuje trochę szybciej niż to. I o to chodzi, o to chodzi. Mam nadzieję, że tamten ze skrajnie nie wyszedł. No i rozłączamy. Super, o to chodzi. Teraz sobie krótkofalóweczką przełożymy.
A ja jak dodam mocy, nie, to od razu i na raz. Jak to jest, jak takie rzeczy się robi kółkiem od myszki. To jest serwis. Gdzieś widziałem te A. Tu chyba po lewej stronie. No, ich nie ma na mapie. Widzicie? A2S. I A3S. A my potrzebujemy to zostawić na A3S. Czyli na malisto w prawo. No i super, to już coś wiemy. Hamaj, hamaj. No i tyle, i to będzie koniec. Tej misji. Będzie koniec tej misji. Dobrze, bo tu jest takie i tu jest takie. Dobra, chyba się zmieścili w tym danym scenariuszu. To idziemy. A nie idziemy, trzeba odpiąć. A inaczej to nam na 100% nie zaliczy, nie? Budynek był przy B czy przy B? No właśnie. Mielcie mrygające światło. Się nauczyć szybko klikać na przeskoki. Kończone w 30 minut, widzicie? Łata podstawowa 14, czyli mamy 22. Czyli łącznie w portfelu mamy 39. Teraz robimy opłatkę. Super. Licencje. Nie, bo najtańsza lokomotywa na kolejną to jest 30 tysięcy, tak? Oczywiście nie liczę tutaj tych towarowych. Więc po co mam kupować lokomotywę? Jak lepiej kupić sterowanie wielokrotne? To sobie nie kupimy, nie? Nieźle. Osuwa zniżkę na wkolejanie. Super! Fajnie. Cyk, cyk, cyk. No i co, teraz będę mógł? Teraz będę mógł. Tylko teraz to panie do mnie nie stać. Mało brakuje. Ale mnie nie stać.
Jedna grupa do podłączenia. Załaduj i przygotuj pociąg. Semigalia do odjazdu. Dobrze. Miej się być mało. Inwazyjny. Też się wydaje być mało inwazyjny. Przewozy towarowe, coś tu jest ciekawego? No oczywiście wszystko na port i miasto, bo jak żeby inaczej. Tu longi, no longów nie weźmiemy i tak czy siak. I styczny, no na razie widzę, tu nic nie ma, nie? Tu jest problem. To jest problem. Rzeka żywności i miasto. FF. Nie F na FF. Żyd, żyd, żyd. Nie, tu jedziemy. Tu i tu. Ewentualnie na FF człowiek by mógł pojechać. To 85 ton. Płacą w miarę dobrze. W miarę szybko się trzeba z tym owinąć. Super. I to jest historia na kolejny odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.